Loża radiowa w Radiu Opole. Piotr Wójtowicz, Marek Świerć i trzecia godzina Loży Radiowej. Witamy. Dzień dobry Państwu. Mamy też gościa, Bożena Kalecińska, pełnomocnik wojewody opolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie pełnomocnik, przed chwilą rozmawialiśmy z burmistrzem Nysy, który mówił o problemach z tak zwanymi targami bułgarskimi. Czy to jest problem, który jest Pani znany? Oczywiście. Cały czas obserwuję tą sytuację i rozmawiałam nawet z obywatelami Bułgarii, którzy skarżyli mi się na sytuację, jaka panuje w Nysie. Co mogę powiedzieć? Obywatele Bułgarii, w ogóle Bułgaria, trzeba od tego zacząć, należy do, jest w Unii Europejskiej, tak? Należy do tego samego stowarzyszenia, co my. Ma takie same prawa jak obywatel polski i tutaj broń Panie Boże, żeby było jakieś tutaj podłoże... rasistowskie czy narodowe? Narodowe. Mhm. Ja myślę, że władze Nysy... Ale pan prawidłowo, prawidłowo to do tego zagadnienia podejdą i nie będzie jakichś większych trudności i problemów. Burmistrz Kolbiarz pół godziny temu na antenie Radia Opole mówił o tym, że być może ograniczy ten handel tylko dla kupców z Nysy. Ma takie prawo? A dlaczego? To jest nierówne traktowanie. Uważam, że nie powinno tak być, bo jaka jest podstawa ku temu? Obywatele Bułgarii mają zarejestrowane działalności gospodarcze, płacą obowiązkowe składki do ZUS-u, płacą podatki, w innym przypadku mają zalegalizowany pobyt poprzez rejestrację pobytu, nie tylko oni, ale również ich rodziny. I wydaje mi się tutaj, że rozgraniczenie i dzielenie ich Polacy a Bułgarzy, no to chyba nie jest stosowne. Swobodny przepływ towarów, ludzi i usług. Tak, to jest zagwarantowane. I to obejmuje także i osiedlanie się, tak jest, oczywiście, że tak. No i musimy się chyba do tego przyzwyczaić powoli. No, tak jak przyzwyczailiśmy się do obywateli Niemiec, obywateli Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i innych państw, które należą do układu Schengen, należą do Unii, no to tak samo jest Rumunia i tak samo jest Bułgaria. A jaki status mieli ci czarnoskórzy piłkarze LZS Piotrówka, którzy zostali zaatakowani przez pseudokibiców? Znam też ten problem, śledzę go i wiem, że sprawa trafiła do sądu. Jest 8 osób oskarżonych o pobicie tych sportowców. Wybryk chuligański, nie z tej ziemi. Wszyscy piłkarze mieli zalegalizowany pobyt. Wojewoda opolski wydał im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i pracę, bo tylko wtedy mogli występować w klubie i reprezentować ten klub. I nie doszukuje się tutaj jakichś rasistowskich napaści, po prostu zwykła chuliganeria. To chuligani powinni być surowo ukarani za wybryki chuligańskie. A takich przypadków, że pobito kogoś, bo miał inny kolor skóry, notujecie Państwo więcej, czy to jest powiedzmy tylko te dwa? Ten jeden przypadek na pewno, drugi był w Brzegu w ubiegłym roku. Tutaj pan redaktor, pan Marek wspominał dzisiaj już o tym przypadku. Syryjczyk. Bardzo porządny człowiek, który mieszka w Brzegu już prawie 26 lat. Znamy tego pana. Uważam, że to również są jakieś nieuzasadnione napaści i krzywdzenie człowieka. To źle świadczy o nas. Musimy się edukować. A ten konflikt z bułgarskimi handlowcami, handlarzami, ma podłoże narodowe, czy po prostu tak jak każdy handlarz z handlarzem po prostu pokłócili się o miejsce? To jest zwykła konkurencja i takie awantury, kłótnie i niekiedy chodzi do bójki i policja jest wzywana. Muszę powiedzieć, że to jest nie tylko w Nysie, bo w Opolu przed Tesco również jest giełda. Na Obrońcu Stalingradu też jest giełda, tylko tam w tej chwili jest mniej już tych obywateli Bułgarii. I tam nieraz była policja wzywana, bo to chodzi tylko i wyłącznie o dobre miejsce. O dobre miejsce, a w Nysie przypuszczam nie tylko o dobre miejsce, ale o ceny, bo wiemy, że w Grodkowie i w Nysie ceny są konkurencyjne. No nie ukrywajmy, no, obywatele Bułgarii sprzedają tanio rzeczy, ale to nie jest rola ani policji, ani wojewody. Są urzędy skarbowe, niech sprawdzają, czy płacą podatki, tak, czy faktycznie. Nie ma tam dumpingu jakiegoś. O właśnie, o to chodzi.
No to wygląda na to, że to się robi taki jednak europejski krajobraz, w którym trzeba się nauczyć żyć z cudzoziemcami, którzy są u nas i robią u nas interesy po prostu. Musimy się do tego przyzwyczaić. Cudzoziemiec to nie jest zło, to jest tylko i wyłącznie dobro. Musimy brać wszystkie aspekty pod uwagę. I coraz więcej nas jest. Na Opolszczyźnie jest w tej chwili już około 13 tysięcy cudzoziemców. I najwięcej jest? Najwięcej jest obywateli Ukrainy. My ich nie widzimy, prawda? Bo oni wyglądają tak jak my. Pracują. Prawie 11 tysięcy z tych 13 pracuje. Legalnie pracuje. Mają zezwolenia na pracę, mają zezwolenia na pobyt, płacą podatki, ubezpieczenia, dzieci chodzą do szkoły. Wszystko jest dobrze. Ja mam dobry przykład z mojej rodzinnej miejscowości. Dzisiaj rano, czekając na autobus, zobaczyłem grupkę młodych mężczyzn, którzy wyszli z domku jednorodzinnego i czekali na busa, który podjechał, załadowali się i podejrzewam, że pojechali do pracy. No, nie była to bursa, nie był to akademik. Prawdopodobnie była to grupa właśnie pracowników z Ukrainy, którzy sobie wynajęli tam pokoje i zarabiają u nas w Polsce na budowach. Proszę Państwa, często tak jest, że pracodawca wynajmuje kwatery. Wynajmuje domy całe, wynajmuje mieszkania i w tych mieszkaniach mieszkają właśnie pracownicy, którzy mają dowóz do miejsc pracy. Oni są bardzo zorganizowani, oni ciężko pracują, my z nimi rozmawiamy. To nie jest tylko 8 godzin, oni pracują po 12 godzin. Tak jak Polacy chociażby w Wielkiej Brytanii. Tak, pracują ciężko, odkładają pieniądze i pomagają rodzinom na Ukrainie. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Będziemy pytać, jak to jest ze specjalizacją tych imigrantów, czy to Ukraińcy pracują na budowach, a Bułgarzy... Spytamy także o studentów z Zabuga, których mamy u nas coraz więcej. Jest z nami Bożena Kalecińska, pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, a także cudzoziemców, którzy są na naszym terenie. 13 tysięcy obcokrajowców na Opolszczyźnie, 11 tysięcy pracuje, jak pani powiedziała. A jak duża grupa studiuje? Około 450 osób w tej chwili studiuje na opolskich uczelniach i nie tylko, bo... Wszystkich, tak? Tak, wszystkich. To jest Politechnika, to jest Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, to jest Uniwersytet. No i ta liczba rośnie w ostatnich latach? Rośnie. Macie już plan na przykład, albo wiecie, macie informacje, z których wynika, ile będzie studiowało w przyszłym roku akademickim? To znaczy, my nie wiemy, ale uczelnie o to bardzo usilnie zabiegają, ponieważ no, nie należy ukrywać, że to jest utrzymanie uczelni. To mamy niż demograficzny, tak. Mamy niż demograficzny, tak, oczywiście, ale też jest bardzo duże zainteresowanie młodzieży ze wschodu, ponieważ wiemy, jaka tam jest sytuacja, ale te studia nie są tanie. I to jest dochód uczelni. 13 tysięcy imigrantów w naszym regionie. Czy imigranci już się dzielą, że na przykład Ukraińcy pracują na budowach, a Bułgarzy handlują na targach? Arabowie na przykład leczą w szpitalach, bo to się często zdarza. Albo kebab. Budują Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, jak Dżihad Rezyk. Bardzo zdolny. Syryjczyk z Damaszku. Bardzo musi być zdolny architekt, że albo budowlaniec. Spec od prawa budowlanego. No to dobrze. Naprawdę dobrze. Ale czy nasi wyjechali, a cudzoziemcy przyjeżdżają. Ale czy rzeczywiście już się podzielili tymi branżami? To znaczy wiemy na pewno, bo nie sposób nie wiedzieć, skoro legalizujemy ten pobyt, wydajemy zezwolenia na pracę, mamy wgląd do oświadczeń, które rejestrowane są. Prawie 800 oświadczeń w samym Powiatowym Urzędzie Pracy miesięcznie rejestrowanych jest oświadczeń o zamiarze wykonywania pracy przez cudzoziemców. To jest ta forma uproszczona, nie zezwolenie na pracę, oświadczenie na okres 6 miesięcy. Ukraina oczywiście, przede wszystkim budownictwo. I w budownictwie wszystkie zawody. Oni się specjalizują w tym, są dobrzy. To nie tylko są sami ludzie z wykształceniem zawodowym. To są również specjaliści i ślusarze, spawacze, tynkarze, dekarze. To są te zawody, które kiedyś były wykonywane przez Polaków, ale wyjechali do Niemiec, bo tam dopiero się zarabia, prawda? A rynek nie znosi próżni. A otrzymujecie informacje, że na przykład dochodzi do konfliktów, pobić? To znaczy było w ubiegłym roku takie zdarzenie, że pracownicy z Ukrainy, 4 czy 5 było, wypili sobie chłopcy trochę za dużo i kolegę wystawili na balkon, a był mróz i zapomnieli o nim i chłopak zamarzł. Po prostu umarł. O Boże. Taki był przypadek w Opolu. Nie było może to tak głośne, no ale no zdarzyło się nieszczęśliwy wypadek. No i był też nieszczęśliwy wypadek na uczelni, gdzie student wyskoczył z okna, nie wiem, miał depresję, czy to nie w wyniku jakiejś awantury. I to też był cudzoziemiec. To był obywatel Ukrainy, młody chłopak. Teraz w tej chwili jest na rehabilitacji. Mama przyjechała, opiekuje się nim, dostała też prawo pobytu.
Często, jeżeli mówimy o imigrantach, to jest taka obawa chyba w ostatnim czasie w całej Europie. Mówimy o muzułmanach, którzy przyprowadzają się do Europy. Państwo obserwujecie, że tych wniosków jest więcej o pobyt stały w naszym regionie, czy nie? To znaczy o stały to już jest jakaś tam bariera, bo trzeba mieszkać co najmniej 3 lata. Tak, wyższy poziom, ale czy chcą u nas mieszkać? Tak. Cały czas obserwujemy wzrost małżeństw z obywatelami, z cudzoziemcami pochodzącymi z państw arabskich. Nasze Polki wyjeżdżają na wakacje, Tunezja, Egipt. I wielka wakacyjna miłość. No i jest miłość. I miłość też przez internet. I tutaj no, rozczarowania i do tragedii nieraz dochodzi, bo niestety tak bywa, że dziewczyna się uczy, namawia rodziców, żeby wystawili zaproszenie, aby ten jej przyszły chłopak, prawda, nieznajomy, mógł pójść do konsulatu z takim zaproszeniem i przyjechać na podstawie wizy. Odradzamy takie znajomości, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. My mamy doświadczenie i wiemy, że to kwestia tego, że przyjadą i bardzo często jest tak, że to jest droga na zachód. Taki cudzoziemiec, który uzyska zezwolenie na pobyt czasowy, ma otwartą drogę do wszystkich państw unijnych. Nie mówię o Schengen, tylko unijnych. I zostawia Polkę ze złamanym sercem. No, nieraz z dzieckiem, albo szantaż jest na dziecku. Bo nie musi pokonywać Morza Śródziemnego, tak. Leci do Polski, otrzymuje najpierw wizę, a potem do kuzyna, na przykład do Niemiec. Tak, wiemy, że teraz znacznie trudniej jest uzyskać taką wizę, ponieważ w konsulatach trochę to się zaostrzyło. No i słusznie, ponieważ wiemy, co się dzieje w Europie i należy to kontrolować. A myśli pani, że to jest proceder? Że to jest już zamierzone, że jeżeli wzrasta ta liczba? Jedna z metod migracji. To jest jedna z metod migracji. Również taka emigracja następuje, kiedy nasi młodzi ludzie, wykształceni, młode dziewczyny, piękne, wyjeżdżają na przykład do Niemiec, Holandii tam pracować. Tam poznałem również cudzoziemców z tych państw arabskich i przyjeżdżają tutaj albo tam już, zawierają związki małżeńskie albo najczęściej tutaj, przebywają na pobycie nielegalnie, na legalnym i prawo o aktach stanu cywilnego stanowi tak, że nawet na pobycie nielegalnym można zawrzeć związek małżeński. Tutaj też się kłania potrzeba chyba zmiany tego przepisu, biorąc pod uwagę, jakie sytuacje Ale będąc nielegalnie, zawiera związek małżeński z Polką i staje się Do nas, a potem przychodzi do wojewody i legalizuje pobyt. I musicie mu zalegalizować. Badamy, czy małżeństwo nie zostało zawarte w celu zalegalizowania pobytu. To jest obowiązek ustawowy. A takie stadła chyba nie są specjalnie stałe, zważywszy na różnicę kulturową. No nie. Było głośno o różnych przypadkach sporów, kłótni, także takich, jak pani mówiła, wciągających to, w to wszystko biedne dzieci, Bogu ducha winne. Dzieci najczęściej w takich związkach są przedmiotem szantażu. Są również takie przypadki, gdzie ojciec zabiera dziecko, wyjeżdża i później... Sprawy trafiają do sądu. Tak. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy po wiadomościach, porozmawiamy także o repatriantach. W Loży wracamy do rozmowy z Bożeną Kalecińską, pełnomocnikiem wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych i generalnie cudzoziemców. Teraz będzie, no nie o cudzoziemcach, bo o rodakach, tylko o specyficznym jednak statucie prawnym, czyli o repatriantach. Podobno dzisiaj kolejna gmina rozmawiała z panią o możliwości sprowadzenia repatriantów. Nie ujawnię, jaka gmina, bo nie wolno. Ale ponownie gmina z północy naszego regionu, czy nie? Powiem tak, nic nie powiem. No dobrze, no to co pani może powiedzieć? Cały czas... Nieustannie są prowadzone rozmowy z gminami, które wyrażają chęć zaproszenia, czują się w obowiązku zaprosić rodziny, polskie rodziny, głównie z Kazachstanu, bo Ukraina nie wchodzi w tą procedurę, nie ma możliwości, tylko azjatycka część byłego ZSSR. I dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie, pan wojewoda, jeden z włodarzy gminy czy miasta i zarysowała się fajna możliwość. Powiemy o niej gdzieś za miesiąc, tak? Bo zamierzamy pojechać do tej gminy, porozmawiać z władzami, poopowiadać, jak to jest. Pan ile osób mogłoby przyjechać? No, kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin. Nawet? Tak. Do tej jednej gminy? Do tej jednej. Ojejku, tak jak podobnie, to będzie rekord podobnie, Polski. Może.
A czy jest pan praca wojewoda, dla tych ludzi? Będzie praca. Pan wojewoda zalecił zorganizowanie spotkania z gminami. Będzie to chyba 23 albo 5 maja. I na tym spotkaniu z wójtami, burmistrzami również będzie przewidziany temat repatriacji, ponieważ jest zainteresowanie gmin. Będziemy informować o procedurach, ponieważ dużo się zmieniło w gminach, są nowi wójtowie, burmistrzowie i są chętni. Cieszymy się bardzo. Nie będziemy wymieniać ciągle byczyny, która dominuje. Choć ona przoduje od lat. Odprzoduje od lat, dlatego że repatriacją zajmowali się skutecznie od 2008 roku. Na dzień dzisiejszy program Polanowice został prawie całkowicie zakończony. Tam jest tylko jedna rodzina, która odwleka ciągle przyjazd do Polski. Oni są już, można powiedzieć, po wszystkich kursach adaptacyjnych, po kursach języka polskiego. Dzieci chodzą do szkoły, mają, prawie wszyscy mają miejsca pracy. Pokryliśmy z pieniędzy rządowych aktywizację zawodową. No cieszymy się, że to tak wyszło, że jest dobrze. A ci repatrianci, którzy przyjeżdżają do nas, oni zostają czy udają się dalej na zachód? To znaczy z tych 40 osób, 13 rodzin, która przyjechała do Polanowic, dwie rodziny wyjechało. Jedna młoda rodzina wyjechała do Poznania, tam ten chłopak, który był repatriantem, żona i dziecko, on tam studiował, był inżynierem informatyki. I znalazł tam lepszą pracę. Znalazł lepszą propozycję i tam wynajęli sobie mieszkanie, a to mieszkanie z Polanowic dali do dyspozycji gminy, gmina to da swoim mieszkańcom. I jedna rodzina wyjechała do Rosji. Do Rosji, dlatego czyli że... Czyli wróciła, tak można by powiedzieć. No, prawie. Kazachstan, Rosja. Pojechali do Rosji, ponieważ powiedzieli, że tam są lepsze warunki, ale nie zdali mieszkania, mają zamiar powrócić. Zobaczymy, jak to się skończy. A te osoby mówią po polsku, czy już zatracili mówią po zdolność? Polsku. Mówią po polsku. Dzieci przepięknie mówią po polsku. Zobaczymy. I to jest główny Kazachstan, czy inne jeszcze kraje? Kazachstan, Gruzja i Uzbekistan. Tak. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. I my dalej przodujemy w kraju? Nasze małe województwo? Opolszczyzna przoduje zawsze, jeśli chodzi o anonimowe zaproszenia. To takie zaproszenia, gdzie Rada podejmuje uchwałę o zaproszeniu na przykład 4 rodzin, nie wskazując imienia i nazwiska. I to wtedy skutkuje tym, że wojewoda z danym burmistrzem czy wójtem podpisuje porozumienie na udzielenie dotacji celowej na remont mieszkania, na wyposażenie tego mieszkania, no i to dalej hula. Rząd finansuje dalej, prawda, jeśli chodzi o zabezpieczenie aktywizacji zawodowej, jednorazowa pomoc rządowa na zagospodarowanie się, bieżące utrzymanie, zwrot kosztów podróży, zasiłek dla dzieci. To jest takie skomplikowane, ale cieszymy się bardzo, że coraz więcej gmin na Opolszczyźnie deklaruje chęć zapraszania do siebie repatriantów i myślę, że to się uda. Wszystko zrobimy, żeby się udało. Bo kolejka, Pani Bożena, z tego co pamiętam, jest bardzo długa. Tych chętnych rodzin, które chciałyby do Polski przyjechać. Ile takich tak, osób jest? W MSWiA, w Departamencie Obywatelstwa i Repatriacji jest taki system RODAK i w tym systemie jest około 30 tysięcy, może kiedyś było znacznie więcej, 60 tysięcy Polaków, którzy mają już potwierdzone swoje pochodzenie, korzenie polskie i są wpisane jako osoby oczekujące. A dlaczego inne, większe regiony nie włączają się do tego programu, tak jak Opolszczyzna? Nie wiem, może brakuje im jakiegoś takiego zapału, może nie mają specjalistów, którzy by chcieliby spotykać się z gminami, przekonywać ich, no, zabiegać o to. No niektórzy mówią, że jakby tu jest pewna wrażliwość, mamy wielu kresowian, czyli tych, którzy też byli wysiedleni, tak. Także Ślązacy byli wysiedlani przecież i mają różne tego typu doświadczenia, więc rozumieją, co to znaczy mieć problem i chcieć gdzieś pojechać i tam się osiedlić. Tak, to prawda. Głogówek, prawda? Kto by pomyślał, żeby z Głogówka tam właściwie społeczeństwo jest mniejszościowe, tak? Mniejszość niemiecka i Głogówek kiedyś zaprosił również 4 czy 5 rodzin. Biała również zaprosiła. No, gminy śląskie. Ozimek, proszę bardzo. Wspaniałe 3 czy 4 rodziny były zaproszone. No, kiedyś było tego, tych zaproszeń więcej, ale myślę, że bardzo
wzrośnie liczba migrantów w kategoriach Polaków, bo przecież jest projekt ustawy o karcie Polaka, która będzie umożliwiała również bardzo wszechstronną pomoc dla tych Polaków, podobną, taką podobną jak dla repatriantów. I tu myślę, że ruszy się Ukraina w tysiącach. I być może te problemy demograficzne nasze zostaną po części rozwiązane. Na pewno tak. Bożena Kalecińska, pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, była gościem. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.